Jeżeli interesujesz się ligą włoską lub oglądałaś przynajmniej jeden mecz Serie A bądź Puchar Włoch, jestem przekonany, że twojej uwadze nie umknął utwór odtwarzany przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Może ci się podobać, bądź nie, może po prostu ci się już osłuchał. Jakby nie było, dziś opowiem ci o nim nieco więcej. Kiedy i w jakich okolicznościach powstał, kim jest kompozytor oraz o czym oni tam w ogóle śpiewają. Utwór, który stał się hymnem Serie A, powstał w 2015 roku i nosi tytuł O Generosa, co można tłumaczyć jako O Szlachetna, będące bezpośrednim zwrotem do tejże wartości. Zresztą za chwilę wyjaśni nam to sam autor, Giovanni Allevi, włoski pianista i kompozytor dosyć popularny na Półwyspie Apenińskim, zwłaszcza w środowisku fanów muzyki klasycznej. Ma na swoim koncie już kilka albumów, z których część zdążyła pokryć się złotem i platyną. Allevi skomponował utwór mający być hymnem oficjalnych rozgrywek we Włoszech na najwyższym szczeblu na specjalne zamówienie Lega Serie A. Otwiera on też album Hope, wydany w listopadzie 2019 roku. Jest to kompozycja na 4 głosy i orkiestrę symfoniczną, z tekstem w językach łacińskim i angielskim. Według autora jest połączeniem tradycji z innowacją, z jednej bowiem strony nawiązuje do stylu żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku Claudio Monteverdiego, z drugiej zaś zawiera bardziej nowoczesne, progresywne rytmy. Sentire questo, questo ritmo, che è contemporaneo, no? Un po' Michael Jackson, un po' i Queen, però con questa voce meravigliosa, un'impostazione lirica, è un effetto straordinario, almeno alle mie orecchie. Poi... Ma pure no, mi piace. O czym jest ten utwór? Allevi wyjaśnia. Tekst utworu O Generosa skupia się na wezwaniu do szlachetnej i czystej siły, którą powinien mieć w sobie sportowiec. Owa szlachetność może jednak wykraczać poza obszar sportowy i objawiać się w każdym aspekcie ludzkiego działania, okazując się wartością uniwersalną. Zwyciężanie nie jest jedynie celem rywalizacji sportowej, ale oznacza bycie mistrzem życia, przede wszystkim we własnym sercu. Reprezentujący wówczas Lega Serie A pan Maurizio Berretta powiedział z kolei: utwór O Generosa zawiera w sobie wartości takie jak lojalność, uczciwość oraz ducha sportu, które od zawsze są fundamentem naszych działań. Muzyka ta w piękny sposób będzie wyróżniała nasze oficjalne rozgrywki krajowe. Kompozycja została zaprezentowana po raz pierwszy 27 lipca 2015 roku w Mediolanie przy okazji losowania kalendarza Serie A na sezon 2015-2016. Premiera stadionowa miała miejsce 8 sierpnia 2015 roku przed pierwszym gwizdkiem w meczu Juventusu z Lazio o Super Puchar Włoch na stadionie w Szanghaju. Podobnie jak w przypadku hymnu Ligi Mistrzów, tym co słyszymy ze stadionowych albo telewizyjnych głośników przed meczami Serie A i Pucharu Włoch jest zaledwie 30-sekundowy fragment utworu, którego pełna wersja trwa 3 minuty. Cóż, posłuchajmy wspólnie fragmentu utworu wraz z tłumaczeniem na język polski. A jak tobie podoba się ten utwór, co o nim sądzisz? Daj znać w komentarzu, a jeśli podobał ci się ten materiał, kliknij łapę w górę i podrzuć znajomym fanom Calcio. Ci vediamo, amici sportivi. Ciao!